Dobrze, w takim razie moje pierwsze pytanie to jest, dlaczego ruchy ideologiczne są bardziej pozytywnie odbierane niż przedsięwzięcia religijne? Myślę, że wiąże się to z pewnym pragmatyzmem, który cechuje ideologię, ponieważ one nie skupiają się na odpowiedzi na podstawowe pytania, ale przede wszystkim na przeprowadzeniu pewnej zmiany społecznej, może czasem bez względu na koszty i w najszybszy możliwy sposób. Idee, a nie ideologie, mają trochę inny rozwój, ponieważ starają się najpierw zrozumieć, a potem działać. A tu w przypadku ideologii bez wątpienia atrakcyjne jest to, że chcą przemodelować świat, ale nie wedle jakiegoś konsensusu czy idei, które były przedyskutowane, tylko narzucając odgórnie pewne rozwiązania i starając się je za wszelką cenę wcielać w życie. My żyjemy w epoce ideologii i chyba nie potrafimy do końca reagować we właściwy sposób na nie, ponieważ pojawiają się coraz częściej w naszym środowisku życiowym i społecznym. Dobrze, to dziękuję jeszcze raz też o ideologię. Czy nie ma ksiądz profesor może takiego wrażenia, że stosunek wielu środowisk, właśnie takich jak na przykład LGBT, że propagują ideę wolności, a sami chcą pozbawić jej nas, chrześcijan? Problem wolności jest rzeczywiście podstawowy i dyskusja, której jesteśmy obserwatorami, pokazuje, że zmienia się koncepcja tej wolności. Pewne środowiska starają się lansować wolność od różnych ograniczeń, które napotykamy w życiu i być może pewne ograniczenia, jeśli się ich pozbędziemy, pomogą nam lepiej przeżywać rzeczywistość. Ale w gruncie rzeczy, jak widzimy, ta wolność od kończy się usuwaniem wszystkich wartości poza nawias i staje się dzisiaj na przykład wolnością od religii, wolnością od samego człowieka, który poddany zostaje różnym presjom i inżynierii społecznej. Natomiast ta klasyczna koncepcja wolności, która kształtowała państwa, budowała porządek, również praw człowieka, bo na tym się budowało. Te prawa nie powstawały znikąd z powietrza, ale wyrastały z gleby pewnych klasycznych pojęć. I tym pojęciem właściwym była wolność do, czyli możliwość stanowienia o sobie. Oczywiście, że jestem zależny od wielu czynników, które mnie otaczają, od emocji, od różnych uwarunkowań materialnych, biologicznych, ale wolność do przejawia się w tym, że to ja kształtuję siebie, że te wybory integruję. I jeśli mówimy dzisiaj o sporze, to on rzeczywiście tego dotyczy. My sądzimy, że wolność do lepiej wyraża człowieka, który przez wolność może realizować siebie, a nie odwrotnie. Dobrze. Jak funkcjonować w społeczeństwie przesiąkniętym dezinformacją i kierującym się fałszywymi właśnie informacjami, kiedy staje się w niej właśnie, kiedy my stajemy się w niej taką mniejszością? Receptą, wydaje mi się, jest przede wszystkim świadomość tego, że podlegamy pewnym procesom. Że to nie jest taran, który zostaje wbity w tkankę społeczną, ale jest to, jak myślę, to jest ciekawy obraz, wyjmowanie poszczególnych cegieł, które sprawiają, że ściana za chwilę się rozpadnie, runie. I jeżeli mamy świadomość tych zjawisk, to już wygrywamy. Natomiast receptą na te sytuacje, w których próbuje się marginalizować z większościowej religii, która zostawia swój ślad, kulturowy, intelektualny, czynić mniejszość. Najważniejszym zadaniem jest właściwe informowanie o działalności poszczególnych religii, zwłaszcza chrześcijaństwa, a nade wszystko uświadomienie sobie, że silna tożsamość religijna w życiu publicznym nie jest czymś, co należy chować, czego się należy wstydzić, ale wręcz przeciwnie, manifestować, dlatego że jest to przejaw wolności. Ja mam prawo zamanifestować również swoje poglądy religijne, bo jak obserwujemy, to jest dość dziwne, że pewne manifestacje się dopuszcza, a innych nie. I najczęściej nie dopuszcza się tych większościowych, tych mocnych, które dla człowieka rzeczywiście są ważne, a dopuszcza się drugorzędne. Więc odpowiednia reakcja to przede wszystkim niezgoda na te narracje, które słyszymy, intelektualny odpór tym argumentom i pewna okazja do tego, żeby wyjaśniać, na czym polegają te podstawowe pojęcia. To zawsze było bardzo chrześcijańskie, że nawet sytuacje po ludzku przegrane, trudne, wymagające, potrafialiśmy obrócić na jakąś korzyść. Dobrze. I jeszcze jest takie pytanie, że dlaczego próby podjęcia edukacji ludzi za pomocą popularnych platform w internecie spotykają się z taką nienawiścią i zazwyczaj takie osoby podejmujące te problemy, właśnie tej edukacji, zostają właśnie szykanowane przez innych?
Wielu autorów dzisiaj buduje tak zwane piramidy nienawiści, pokazując, w jaki sposób tworzy się hejt i na jakich etapach można temu zapobiegać. I tu potrzebna jest edukacja, żeby zrozumieć anatomię hejtu, ponieważ ono się rozpoczyna od dezinformacji, od stereotypów, od uprzedzeń, ale prowadzi do pewnych aktów agresji słownej, symbolicznej, ale również agresji fizycznej. I jeśli widzimy nienawiść, pytamy oczywiście o jej źródła, to myślę, że jedną z odpowiedzi jest silna ideologizacja życia, która polaryzuje ludzi. To już nie są spory na argumenty, próba przekonania drugiej strony. Zauważmy, że dawniej to była istota demokracji, polityki, przekonać do swojej wizji, do swoich argumentów. Dzisiaj raczej chodzi o wymuszenie zmiany myślenia, bardzo agresywną, która już właściwie nie kłopocze się argumentami, po prostu chce za wszelką cenę dokonać tej zmiany mentalności i głęboko wniknąć w te intymne sfery, w których do tej pory nikt nie wchodził. I myślę, że no, trzeba nam takiego systemu immunologicznego wobec hejtu, abyśmy potrafili zobaczyć, że to donikąd prowadzi, że to nie ma przyszłości, jeśli będziemy to dalej promować i zgadzać się na to. Więc bez wątpienia jakieś działania, które by integrowały różne środowiska, pokazywały zło tej postawy, myślę, że one są dzisiaj jak najbardziej potrzebne. Dobrze, to dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.